Witamy. Razem witamy. Dzisiaj idziemy na Lubomir, tak? Lubomir, góra. I tam ma być obserwatorium astronomiczne. A może pójdziemy dalej jeszcze. Teraz pójdziemy zielonym szlakiem od parkingu. Zobaczymy, ile nam to wszystko zejdzie. Jest jak już półtorej godziny na Lubomir. Jest mapka. Szlak fajny. Nie jest na razie stromy. Co tu mamy? Jest Lubomir. Niby pokazuje półtorej godziny, a na aplikacji pokazuje pół godziny. Zobaczymy, jak nam się to uda szybko przejść. Trasa łatwa, lekka i przyjemna. Ale się fajnie idzie. W porównaniu do innych. Dalej zieloną trasą. Pokazuje niby, tam na dole pokazywało półtorej godziny Lubomira. Ale jednak będzie pół godziny. Jak coś się zdaje. Teraz chyba trochę trudniejsza część tej trasy, bo jest kamienisto i pod górkę. A tak wygląda na dół. Teraz mamy przerwę. Zrobili nam tu fajne siedzenie. Dychniemy i lecimy dalej tam, do góry. Udało się wyjść na prostą, a tam trzeba było w dół. To będziemy potem schodzić. Na razie mamy luz. Kolejne podejście kamienistym szlakiem. Turyści dzisiaj też chodzą. Sobota, weekend, to na szlaku dużo turystów. Niektórzy biegną do góry, chyba żeby zdążyć do tego obserwatorium. Ale już 5 minutek i będziemy na miejscu. Tam już u góry widać obserwatorium. O ile? 31 minut, 32 km 700. A miało być 27 minut. A był odpoczynek parę minut i nie wyrobiliśmy się. Ale następnym razem to naprawimy. Będzie w 15 minut. Dotarliśmy na górę. Wejście do góry, ale zamknięte drzwi, trzeba się wracać. Tam są jakieś ludzie. Może nie patrzą, nie? Na tej zamku. Może tak. Tam Mikołaj Kopernik na tablicy. Nie, przez to. Na pewno. Idziemy, to będziemy patrzeć na gwiazdy. No, to na razie na spokojnie. Tam zegar słoneczny. Która godzina? Dawaj,
fajne sprzęty. Ktoś chciałby wyjść szybciej. Ja tylko na chwilkę spróbuję zrobić. Opuściliśmy obserwatorium. Idziemy też gdzieś i ruszamy dalej trasę. Dalej trasą na trzy kopce, jakoś taka góra. Zobaczymy, co tam będzie. Czerwony szlak. Ja mnie interesuje. Będę tak, ale wiesz. Dobry. Dzień dobry. Pojedli, popili, idziemy dalej na trzy kopce. Niedaleko, 5 minut będziemy w miejscu. Jesteśmy na szczycie, trzy kopce. Idziemy dalej, tak? Jak to się nazywało? Wysina? Na wysinę idziemy. Polana. Polana. Sucha. O. Teraz kierujemy się do szczytu. Wysina. O, kawałek pod górkę, a potem na dół żółtym szlakiem. No jesteśmy na wysinie. Kolejny szczyt zaliczony. Tu jest punkt pomiarowy. Idziemy dalej. Teraz cały czas w dół, na wysą polany, gdzie AK było. Zaraz tam jakieś pooglądamy pomniki, czy co tam jest. Jesteśmy w połowie drugiej do Lisej Polany i mamy wodopój. Można się napić wody. Dobra woda, zimna. Idziemy dalej. Cały czas dół, jeszcze 5 minutek i już widać tamto. Polana sucha, zaraz będziemy na miejscu, a my idziemy cały czas w dół. Jest polana sucha, czas, jaki myśli, te 2 godziny 48 minut, w tym 50 minut było obserwatorium i 4 km 400. Mam jakiś pomnik. Zobaczymy czego. Tam naprzeciwko góry Szczebel to byśmy się kupili kiełbasa, ale to by było fajne, bo na patykach byśmy się... A kto by wiedział, nie? Ja. Puszczamy polany, idziemy czarnym szlakiem już w kierunku parkingu do samochodu. Odblask.
A jest. Powoli kończymy wypad. Za niedługo parking. I się spotkamy przy samochodzie. Ale doszliśmy do punktu. Zrobiliśmy kółko koło Lubomir. Wysina, polana sucha i parking. Wszystko zajęło 7 km, 3 godziny 30 minut, ale w tym było 50 minut obserwatorium. To my się żegnamy i do następnego. Cześć. A za was jest.